Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj pieczemy ciasteczka cebulowe z makiem lub bez maku. Prostą i szybką do przygotowania przekąskę na imprezy, spotkania towarzyskie, takie domowe zamiast chipsów. Ciastka są cienkie lub grubsze w zależności od tego, jak rozwałkujemy ciasto. Są chrupiące, no i niestety pyszne. Mówię niestety, bo znikają bardzo szybko i są niezwykle wciągające. Jako że robię z okazji spotkań towarzyskich, to nigdy celowo nie rozgrzewam piekarnika nawet, bo zwykle piekę w nim coś wcześniej, jakieś mięso, rybę czy zapiekankę, a na koniec po prostu wsuwam przygotowane ciastka. Na Sylwestra jako jedna z przekąsek idealne, więc może Wam się spodobają. Przepis i składniki znajdziecie jak zawsze na www.skutecznie.tv. Zapraszam! Zaczynam od cebuli. Potrzebuję dwie średnie cebule. Obieram je i drobno siekam. Nożem, blenderem lub można też zetrzeć na przykład na tarce, jeśli lubicie. Ja siekam blenderem, bo tak szybciej. Posiekaną odstawiam na chwilę na bok i zabieram się za ciasto. Można je zagnieść ręcznie na stolnicy, coś jak kruche ciasto, lub skorzystać z pomocy robota. Jeśli stolnica, to mąkę przesiewam przez sito, dodaję wszystkie składniki i najpierw siekam nożem, a potem szybko zagniatam. U mnie jednak zawsze ten drugi wariant, czyli robot, bo tak mi idzie zdecydowanie szybciej. Do miski wsypuję 250 g mąki, dodaję 100 g zimnego masła, masło kroję na mniejsze kawałki, u mnie taka grubsza kostka, dodaję do mąki, następnie jedno żółtko, jedną łyżkę kwaśnej śmietany lub kefiru, jedną łyżeczkę proszku do pieczenia oraz mniej więcej 1/4 łyżeczki soli. I zagniatam na jednolite ciasto. Idzie to w sumie dość sprawnie, dzięki pomocy robota jeszcze sprawniej i wkrótce ciasto wygląda tak. Jak widzicie, jeszcze się nie lepi. I teraz dodaję tutaj posiekaną wcześniej cebulę i dokładnie wyrabiam, łącząc ją z ciastem. Cebula jest soczysta, szczególnie taka posiekana blenderem. Dodaję jeszcze wilgoci ciastu. Jeśli jest jej za mało, to można dodać jedną łyżkę wody lub na przykład jedną łyżkę śmietany czy kefiru, by uzyskać ciasto o takiej konsystencji. Lepi się ładnie, ale nie lepi się do dłoni, jest takie zwarte, spoiste i o taki efekt właśnie chodzi. Gotowe przekładam na stolnicę, chwilę jeszcze wyrabiam. Specjalnie nie podsypałam mąką, zobaczcie, ciasto się wcale nie lepi, jest bardzo dobrze wyrobione. I teraz stolnicę podsypuję cienką mąką, bo będę to wałkować. Posypuję także ciasto, wałek z obu stron i wałkuję. I w zależności od tego, jak grubo rozwałkuję ciasto, tak grube uzyskuję ciasteczka. Tu jest proszek do pieczenia, więc one będą jeszcze rosły. I rozwałkowuję mniej więcej na grubość około 2 mm i ciastka będą takie w sam raz, takie jakie lubimy. Jeśli chcecie cieńsze, no to oczywiście bardzo cienko trzeba to rozwałkować. U mnie coś takiego, no i można kroić. Ciasto jest bardzo przyjazne, więc można wykrawać kształty ulubionymi foremkami do ciastek lub po prostu kroić nożem, kółkiem do pizzy czy radełkiem w trójkąty, kwadraty, rąby i tak dalej. Ja radełkiem, tak to wygląda. No i na koniec, ja zapomniałam, ale najlepiej jeszcze przed krojeniem i oczywiście przed pieczeniem ciastka można posypać makiem, sezamem czy na przykład suszonymi ziołami bądź dodatkową solą, na przykład morską. Ja dzisiaj wybiorę mak, więc posypuję z wierzchu, ale mak można spokojnie pominąć i piec ciastka bez żadnych dodatków. Teraz delikatnie dociskam dłonią, tak żeby wbić mak w ciastka i gotowe. Przekładam na wyłożoną papierem do pieczenia lub matą do pieczenia blachę i szykuję do pieczenia. U mnie z tej ilości wychodzą zazwyczaj 3-4 blachy, w zależności od tego, jakiej wielkości ciastka i jakie ułożę. Dzisiaj 4 niepełne. Tak to wygląda. No i można piec. Piekarnik rozgrzany do 200 stopni Celsjusza, więc piekę w tych 200 stopniach Celsjusza na drugiej półce od dołu w funkcji grzanie góra-dół. Czasami wybieram opcję z termoobiegiem, ale wtedy daję 180 stopni Celsjusza i piekę po prostu do zrumienienia. Dokładnego czasu nie podam, bo zależy on oczywiście od piekarnika. U mnie te ciastka pieką się przy tej grubości około 10 minut. Gdyby były cieńsze, no to może 8 minut. I ja zazwyczaj już po 8 minutach uważnie obserwuję, by zdecydować o skróceniu lub przedłużeniu czasu pieczenia. Gdy piekę dwie blachy na raz, tak jak u mnie dzisiaj, to mniej więcej w połowie czasu pieczenia, czyli po jakichś 5 minutach, szybko przekładam blachy z góry na dół, z dołu do góry, by ciastka zrumieniły się równomiernie. Dzisiaj piekłam z termoobiegiem i wyglądają tak, minęło 10 minut, wyjmuję je z piekarnika, pachną cudownie. Teraz muszę je zostawić do ostygnięcia, ja zsuwam je razem z papierem lub matą na raszkę ruszt, by już nie łapały ciepła z blachy i zostawiam aż ostygną, a do piekarnika wsuwam kolejne blachy i piekę dokładnie tak samo.
No i tak wyglądają po upieczeniu, są gotowe, można podawać. Wiem, że zaraz zapytacie o czas przechowywania, ale niestety nigdy tego nie sprawdziłam. Ciastka bowiem piekę zazwyczaj z jakiejś okazji, na przykład na Sylwestra czy na spotkania towarzyskie i znikają w całej porcji praktycznie w dniu, kiedy je podam. Najdłużej zatem wytrzymały u mnie 2 dni, bo bywa, że piekę je po prostu dzień wcześniej, by następnego dnia po prostu wystawić na stół już gotowe do jedzenia. Są pyszne, chrupiące, takie delikatne, przyjemnie cebulowe i jak sami widzieliście, banalnie proste do zrobienia. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba. Życzę smacznego i korzystając z okazji szampańskiego Sylwestra, udanego wejścia w 2016 rok, no i szczęśliwego nowego roku. Smacznego!